Witajcie, z tej strony Czesław i rozpoczynamy serię poradników do gry Don't Starve. Dzisiaj powiem wam, jak przetrwać pierwszy dzień. Po pierwsze, gdy odbędziemy już rozmowę z tajemniczym gościem, pierwsze co musimy zrobić, to zacząć zbierać wszystko, co tylko się da. Trawę, patyki, krzemień, kwiatki, jagody, wszystko. Pamiętajcie, że dzięki temu będziecie mieli łatwiej w dalszym etapie gry. Po drugie, zadbajcie o odpowiednią ilość marchewek i trawy, aby bez problemu łapać króliki. W końcu głównym założeniem jest nie głodować, prawda? W kolejnych dniach pułapki nie będą nam potrzebne, jednak przy pierwszym są wręcz niezastąpione. Do stworzenia pułapki potrzebujemy 2 patyki oraz 8 jednostek trawy. Gdy już ją wyprodukujemy, stawiamy ją w bliskiej odległości od królika, jakiego chcemy złapać, po czym wsadzamy tam marchewkę. Oddalamy się na kilka kroków i po chwili królik jest nasz. Każdorazowe użycie pułapki właśnie w taki sposób zmniejsza jej wytrzymałość o 20%. To oznacza, że jedną pułapkę wykorzystamy 5 razy. Po trzecie, należy zadbać o wyprodukowanie siekiery, bowiem dzięki niej zetniemy nasze pierwsze drzewo. Drewno jest bardzo przydatne, szczególnie w pierwszym dniu, gdy chcemy rozpalić ognisko. Aby stworzyć siekierę, należy zebrać dokładnie 1 patyk i taką samą ilość krzemienia. Gdy już to zrobimy, nasz bohater automatycznie weźmie ją w dłoń i bez problemu zetniemy drzewo. Za każdym razem, gdy zetniemy drzewo, stracimy 20% wytrzymałości na siekierze. Tak jak w przypadku pułapki, wystarczy nam ona na ścięcie 5 drzew. Po czwarte, nie atakuj ani nie prowokuj wszelakiej zwierzyny, jaka występuje w grze. Praktycznie nie mamy szans na przetrwanie, gdy zaczniemy uderzać na przykład w kokon pająków. Uwierzcie mi, nimi zajmiemy się w kolejnych dniach naszej przygody. Po piąte, ognisko. Gdy nadchodzi zmrok, musimy zadbać o rozpalenie ogniska. Owszem, możemy także stworzyć pochodnie, jednak to na tym pierwszym źródle światła upieczemy mięso królików, jakie wcześniej zdobyliśmy. Pamiętajcie, że gdy jest jeszcze półmrok, to bez problemu możemy eksplorować mapę i zdobywać dodatkowe przedmioty. Jednak gdy wskaźnik dnia zacznie niebezpiecznie zbliżać się ku końcowi, to polecam zadbać o źródło światła, w naszym przypadku ognisko. Pamiętajcie, aby wybrać pusty teren, bowiem gdy rozpalimy je blisko drzew, to zajmą się one ogniem i możemy doprowadzić do tego, że w okolicy nie znajdziemy potem przez jakiś czas żadnego drzewa. Po szóste i ostatnie, nie wchodźcie w mrok, czai się tam wiele niebezpieczeństw, które wręcz czyhają na nasze życie. Wystarczą 2 uderzenia i nasz protagonista zacznie wąchać kwiatki od spodu. Przestrzegajcie tych 6 rad, a bez problemu przetrwacie pierwszy dzień w grze Don't Starve.